jest też wieś Koty Rybno. O! To jest wymiana energii, to bardzo dobrze. I ciekawe, jak tam u nich, u tych kotów. Zadzwońmy do nich. To zadzwoń do nich, proszę, dobra, teraz, dobra, to już, zadzwoń już, do już, nich już, teraz. Już. Please, take już. My wife, take my wife, take her, please. Okay. Dobrze, dzwonię. Słucham. Dzień dobry, kłaniam się, Mikołaj Janusz, agencja detektywistyczna Mikołaj Janusz, Warszawa. Czy Koty Rybno, tak? Tak, tak. Czy ja bym mógł rozmawiać z szefem? No nie ma go tutaj pod okiem. Był niedawno, no ale przed chwilą uciekł gdzieś. Uciekł gdzieś, pewnie na jakieś tam myszki sobie polować tam, czy coś. O, a jest, teraz przyszedł. O, przyszedł. Zawołać. Jak się wabi? Ajcie, chodź, jakiś telefon jest. Kici. Chodź. Kici, chodź. Chodź, góro, chodź, ja rozporzę. Już idzie. Idzie? Dobrze, super, dziękuję bardzo. A to pilne? No takie dosyć pilne. Dobrze, już idzie. Tak, słucham. Dzień dobry, kłaniam się, Mikołaj Janusz, Warszawa, agencja detektywistyczna Mikołaj Janusz. Kłaniam się. No witam. Czy ja rozmawiam tutaj z szefem lokalnej grupy, tak, Koty? Rybno, właśnie. Chciałem się dowiedzieć o te problemy z żywnością, z opatrzeniem. Nie docierały dostawy karmy do was i tylko, że wy tutaj macie rzekę, prawda? Tak. I rozumiem, że te ryby są z rzeki brane, tak? A nie wolno łapać. Nie wolno łapać? Nie. Ale dlatego, że nie umiecie, czy dlatego, że... No dlatego, że nie wolno. No to czym wy się żywicie? A mamy, no panie, świnki, co tylko z rybami się żywimy. Ryba to raz w tygodniu, na piątek. A, rozumiem, czyli koty... Jesteście katolikami, prawda? No, co tak. Czy nie wstydzimy tego? A, to tego nie wiedziałem. Wieprzowina to w jaki sposób? Przecież to koty to chyba nie jedzą wieprzowiny, czy... No koty, żeby słyszał pan, żeby nie lubieli mięsa? A, no to no lubią, faktycznie. No widzi pan. No, a, czyli nie miał żadnych problemów z tym żywnością tutaj? Nie. Wszystko jest w porządku. Dobrze, bardzo się cieszę w takim razie. Czy to jest prawda, że sprawujecie władzę nad ludnością tutaj? Jaka władza? No, a co to za władza, proszę pana? Pan ma tą władzę jakąś, w jakiś sposób chyba? Co to taka władza? Tylu mieszkańców, 7 gospodarzy, 10 numerów, to pan starosta, to tak. 10 mieszkańców. Rozumiem. No tak więc tutaj też koty się nie przyznają za bardzo do tego. No bo na tym polega cały trik, że ci się nie przyznają koty, bo to na tym polega ta cała manipulacja. Po prostu. Ciekawe, czy koty przejmą, pokonają roboty. Koty kontra roboty. Nierobotne są raczej koty. Nierobotne, nie, nie roby. Przychodzę, to jak wychodzę, to są często w tej samym miejscu. A wchodzisz? Jak to nie próbowałem tego jeszcze. Ale nie chcę. Naprawdę? Nie. Ty próbowałeś wszystkiego przecież. Nie, tego. Mówiłeś, że wszystkiego próbowałeś. Tak, ale tego nie. Więc to jest. To jest dla mnie tabu. To jest dla mnie tabu. Jeszcze przed tobą wszystko, Michał. Jeszcze sześć wszystko cycków przed tobą. To za dużo jest.